Cześć! Nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu. Właśnie w tej chwili oglądasz. Fajnie, że włączyłeś, że chciałeś, że nikt cię do tego nie zmuszał, że samemu kliknąłeś. Super! Bardzo się cieszę, bo kurczę, no kogo to obchodzi? No ale jednak kogoś obchodzi. River Songs, czyli druga płyta dzisiaj tej kapeli. Pressure and Time. Okładka Storma Torgersona. Ta nazwa tutaj, tytuł jest naklejką, ona była na folii, a ja ją sobie tutaj przekleiłem. Tak wygląda, o, bez naklejki. Z tyłu płonący zegar, super. Takie tematy, fajnie to wszystko wygląda. Zresztą sam autor mówił, że okładka jest częścią płyty, więc też podchodził do tego w ten sposób, żeby ona przyciągnęła właśnie, o, takie słowo uciekło. Kwartet River Songs. Dzisiaj oczywiście zespół bardzo znany, znaczy bardzo, no to nie Metallica wiadomo, ale jest już na takim etapie kariery, że jest kojarzony. Wydają właśnie w tym roku kolejne swoje krążki, już się trochę zgubiłem, które, ale okej. Okay. Ta jest druga, dłuższy czas myślałem, że jest pierwsza w ogóle, ale przed nią jeszcze była w 2009 roku wydana, bo ta jest 2011. 2009 było Before the Fire. Widziałem ich kilka razy na żywo, spoko, w Hydrozagadce, zwłaszcza dwa pierwsze koncerty 2011 i 2012, już po wydaniu kolejnej płyty Head Down. Bardzo dobrze wspominam te koncerty. Później widziałem ich jako support przed Black Sabbath w Krakowie na trasie The End i potem jeszcze raz w Zaklętych Rewirach w 2017 roku. Jak dobrze pamiętam. Co na tej płycie w ogóle, bo wiecie, no, rozkręcam, ale tak naprawdę no, chyba nic nie powiedziałem konkretnego. No. River Songs to generalnie grupa, która grała muzykę podobną do Led Zeppelin w tych klimatach, do wczesnych Purple, nasycona tym wszystkim, za co kochamy, powiedzmy, albo kochacie, lata 70. 10 utworów, 30, niecałe 31 minut, więc króciutki, zwięzły, zwinny, niczym zajączek wielkanocny album Pressure and Time, bardzo, bardzo energetyczny w swoim wyrazie. Dziesiątka, czyli Phase of Light, najdłuższy na tej płycie, ponad 4 minuty, zatrważająca długość. Wszystkie są bardzo krótkie, więc tyle, ile potrzeba, tyle tutaj panowie grają. Nie silą się na jakieś rozciągania, nie silą się na jakieś cuda, fajne, dynamiczne, tytułowy utwór, czy też na przykład Get Mine, Burn Down Los Angeles, Save Me. O, to są takie strzały bardzo, bardzo żywiołowe. Takie Led Zeppelinowate klimatem to w Only One i Phase of Light, już wspomnianym, motywy znane z chociażby Houses of the Holy. Bardzo lubię
lubię ten album. Jest dla mnie po prostu taki bardzo, no tak jak już wspomniałem, energetyczny, jest krótki, jest zwięzły. Kolejny, Head Down, już tak od razu mi nie wszedł, bo był dłuższy, było trochę więcej kombinowania, ale też okazał się całkiem w porządku zestawem kompozycji. Później już się zatrzymałem, później już nie śledziłem, każdy kolejny album znałem pojedyncze kawałki, okej, spoko, ale już jakby gdzieś tam faza przeszła i no, i może kiedyś. Natomiast dwójeczkę, mówię, przypomnę, pokażę, może komuś wpadnie w ucho, może kogoś zainteresuje. Okej, jeśli ktoś zna, to spoko, jeśli nie, no to po to też robię ten film, po to też mówię, po to też rozmawiam do was, żeby po prostu coś przekazać, jakąś informację, jakiś zalążek, jakiś pierwiastek zachęty takiej, żeby tutaj wasze organizmy przyswoiły tą muzykę, te fragmenty muzyczne, które wybrałem skrzętnie z każdego kolejnego utworu, żeby też no pokazać, jak tutaj na przykładzie muzycznym, jak brzmi, co i w którą stronę. Czy więcej można coś powiedzieć o tym albumie? No, mogę go pokazać jeszcze w środku. O, to będzie dobry pomysł. Mam w tej ręce, o, oprę sobie tutaj na kolanie. Tego nie widać, ale to jest na kolanie. Tak jak mówię, o, tu pokazywałem wcześniej. O, w środku jeszcze jest zdjęcie składu. Udało się po koncercie w Hydrozagadce właśnie zebrać podpisy. Bardzo przyjemni byli panowie Robin Everhart na basie, Michael Miley na perkusji, Scott Holiday na gitarze i Jay Buchanan na wokalu. Wszystkie teksty, które śpiewa tutaj Jay Buchanan, są jego autorstwa, reszta muzyki napisana przez chłopaków w różnej konfiguracji, plus jeszcze producent tego albumu, jak on się tu nazywał, Dave Cobb. No, on też jest tutaj współautorem kilku utworów. No słuchajcie, generalnie bardzo, bardzo zgrabny, fajny kompakt, fajny materiał. Dla wszystkich tych, którzy lubią takie granie vintage'owe, ale też trochę z własnym charakterem, można powiedzieć, że Rival Sons ewoluowali, więc może faktycznie te współcześniejsze płyty są bardziej ich, a mniej zeppelinowe, ale też nie można przesadzać i mówić, że Pleasure and Time jest płytą kalką tego, co robił Led Zeppelin, bo tak nie jest. Są te wyraźne wpływy w pewnych momentach tej płyty, które od razu się wychwyci, ale są również fragmenty, które po prostu są dobrze zagranym, fajnym vintage, hard blues rockiem, z dobrym riffem, z fajną solówką, z gęstą i taką bardzo elastyczną sekcją rytmiczną. Wszystko jest na swoim miejscu. Być może nie jest to muzyka mega odkrywcza. Jest ona bardzo, bardzo porządnie zrealizowana. Tak można. Myślę, że tyle. Nie będę więcej przeciągał. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Kto miał cierpliwość, ten dotrwał do tego momentu. I pozdrawiam właśnie w tym momencie wszystkich tych, którzy są jeszcze ze mną. A ci, którzy zrezygnowali, no być może mieli jakieś ważne sprawy. Wszystkiego dobrego życzę. Zachęcam do tego również, żeby zajrzeć na stronę facebookową, na Instagram. Można sobie tam patrzeć, podziwiać, dawać serduszka, czy co tam się chce. Udostępnijcie materiał, pokażcie komu chcecie. Życzę wam raz jeszcze zdrowia i uciekam. Hej!